Pod koniec zeszłego roku wrzuciliśmy Wam materiał vlogowy z naszej pracowni. Pisaliście w komentarzach, żeby pojawiały się częściej takie materiały, więc cześć i zapraszam Was na kolejny noworoczny materiał vlogowy z naszej pracowni. Oczywiście nie będzie tylko vlogowo i tak nudno, poruszymy też kwestie techniczne, a dzisiaj mamy dzień szkła, dzień szyb, więc będzie się działo. Po pierwsze polerowanie szyby, więc co nieco powiemy o tlenku ceru, o polerowaniu właśnie szyb, czy jest sens to robić, jakie jest ryzyko, co można zepsuć i rozwiejemy trochę mitów, ponieważ dużo osób myśli, że nie można polerować szyb, bo zrobi się soczewkę. Ja też tak kiedyś myślałem, ale wiele lat temu jednak postanowiliśmy przećwiczyć temat, wyspecjalizowaliśmy się właściwie w tym, bo robimy naprawdę sporo takich trudnych tematów i można to zrobić bardzo dobrze. A po drugie, jeszcze jedna rzecz, czyli szklane reflektory są tutaj. To jest ciekawa sytuacja, ponieważ klient nam wysłał, o, reflektory mam do zrobienia, zapakuję, wyślę, ok, wszystko dograne, wiemy, że trzeba szlifować, polerować, później okleić PPF-em, ale okazało się, że te są szklane, więc tutaj było ostre szlifowanie i dużo polerowania, dużo dymu, pyłu, syfu, zresztą zapraszam Was na materiał i też w trakcie oglądania będę wrzucał tutaj takie swoje komentarze techniczne. A jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące tych usług, to oczywiście piszcie w komentarzach, jeżeli macie takie potrzeby, żeby wykonać taką usługę, zapraszamy. A jeżeli sami robicie, no to myślę, że też z tego odcinka skorzystacie. Zapraszam Was na ten materiał. Jeżeli chodzi o szklane reflektory, ten temat poruszaliśmy już jakieś 5-6 lat temu. Co prawda nagrywałem ten materiał tylko na szklanych halogenach. Generalnie temat bardzo, bardzo problematyczny, ponieważ tutaj musimy podejść również papierami ściernymi, ale Mirka ma papiery na siatce, abranety i one są właśnie przeznaczone do szlifowania szkła. Zarówno szyb, jak i właśnie takich szklanych reflektorów. Zaczynamy od gradacji 180. Co ciekawe, pracujemy tutaj na maszynie rotacyjnej, nie możecie łapać się za zwykłą oscylację czy dualkę, tu nie ma takiej mocy. Ważna jest jednak technika pracy, żeby cały czas pracować tą maszyną, czyli nie szlifujemy w takim ruchu jak polerujemy, czyli od boku do boku, tylko cały czas tą maszyną troszeczkę ruszamy i kręcimy. Jak widzicie tutaj główny bohater tego odcinka Kuba, czyli nasz najmłodszy narybek już ogarnia te tematy szklane, co prawda trochę się zapylił. Niestety, jest to bardzo brudna, żmudna i ciężka praca, nie każdy chce to robić. No i z tych papierów też idzie tutaj sporo, musicie mieć świadomość tego. Jeżeli chodzi o te szklane reflektory, tu nie ma problemu z tym, że one żółkną, tak jak te poliwęglanowe. To piaskowanie też występuje po dużo, dużo dłuższym czasie. Ale niestety, jeżeli już mamy te odpryski, no to jak widzicie, nie wiem, widzieliście albo będziecie widzieć na przebitkach tą lampę sprzed pracy, no to po prostu ta klarowność jest dużo, dużo słabsza. Zobaczycie też reflektor później, po zrobieniu, jest zupełnie inaczej. Pamiętajcie jednak, że mogą zostać pojedyncze głębokie odpryski. To jest no, nieuniknione, no bo usuwanie tak dużej warstwy szkła jest, nie chcę powiedzieć nierealne, bo jest realne, natomiast wymagałoby bardzo dużego nakładu czasu i jest to kompletnie nieopłacalne. Pamiętajcie też, żeby pilnować temperatury podczas pracy, więc tu kolejny temat, dlatego nie działamy punktowo, tylko cały czas tą maszyną jeździ. Później przechodzimy do kolejnej drobniejszej gradacji siatek, też abranetu, a następnie abralony, czyli te abralony, które są Wam dobrze znane również z matowania lakieru i dochodzimy do gradacji najlepiej 2000, chociaż jeżeli dojdziecie do 1000, to też będziecie już później w stanie to zmatowienie wypolerować i jeżeli chodzi później już o samo polerowanie, no to tutaj tak jak i szyba, czyli tlenek ceru. I może o samym polerowaniu to powiem już za chwilę, kiedy będziecie oglądali, jak polerujemy szybę, no bo tak naprawdę wygląda to tak samo. Tutaj ten proces się nieco różnił, no bo robiliśmy jednak to szlifowanie wstępne. Często pytacie nas o szlifowanie szyb. Jeżeli są to szyby w starszych samochodach, w jakichś klasykach, które nie są dostępne,
ma to sens. Rzeczywiście wtedy jest to opłacalne. Natomiast nakład pracy przy matowaniu szyby w autach współczesnych, no, to po prostu się nie kalkuluje. Po pierwsze, czas pracy, bo wyobraźcie sobie, że jeden reflektor mały od A do Z, żeby zrobić, to jest taki bity dzień pracy właściwie, więc szyba mogłaby zająć jakby więcej czasu, pochłonąć więcej czasu. Dlatego nie jest to kompletnie opłacalne, od razu odpowiadamy Wam na to pytanie. Zdarza się, że to robimy, wtedy zazwyczaj nie startujemy od siatek abranotowych, tylko jednak od abralonów, żeby ta droga była troszeczkę krótsza. I, no i tak jak wcześniej powiedziałem, ma to sens przy autach klasycznych, jeżeli te szyby nie są dostępne albo są bardzo drogie. Natomiast przy tych nowych autach zostajemy przy polerowaniu, a jeżeli widzimy już jakieś, nie wiem, odpryski, bo o to pytacie, czy możemy tyle zeszlifować, wypolerować tego szkła, żeby usunąć odpryski? Nie. Znaczy można by było, ale matując. Ale właśnie jest to nieopłacalne, więc wtedy ja zawsze zalecam wymianę takiej szyby albo po prostu z tym żyjemy. Tak jak powiedziałem, nakład pracy przy szlifowaniu i polerowaniu tych szklanych reflektorów jest ogromny. Tutaj mamy nasz materiał tylko zebrany z jednego dnia, więc pokażemy Wam drugi reflektor, który jest już skończony, bo był robiony wcześniej. No i możecie zobaczyć efekt finalny. Może nawet uda nam się tu wrzucić ten jeden jakby przed pracą, drugi po. No, różnica jest, myślę, kolosalna. A teraz kilka słów na temat polerowania szyby. No i te reflektory później po tym szlifowaniu polerowaliśmy w ten sam sposób, czyli maszyna rotacyjna. I tutaj ja nie widzę opcji polerowania szyby maszyną dual action. Podchodziłem do tego tematu kilkukrotnie, natomiast no, nigdy nie osiągnąłem dobrych rezultatów. Widziałem gdzieś w Stanach, że rzeczywiście tymi dualkami próbują coś robić. Często pytacie się nas o to. No, ja nie znalazłem jeszcze takiego rozwiązania, takiej techniki, żeby to dobrze działało. Dla mnie musi być to po prostu maszyna rotacyjna. Filc polerski, akurat my używamy najczęściej tych flexipadowych rajonów, dosyć cienkich, ale tutaj zdania są podzielone. Dosyć twardy talerz, żeby ten filc dobrze dolegał do szyby, tutaj potrzebna jest ta moc. Pamiętajcie, żeby nie cisnąć też za mocno i też żeby cały czas przesuwać tą maszynę, ponieważ nie chcemy jej punktowo zbyt mocno nagrzewać. Jeżeli chodzi o sam tlenek ceru, bo jest kilka technik, kiedyś, jeżeli byście zaczęli w ogóle taki pierwszy materiał, to on był chyba sprzed w ogóle 6-7 lat nawet, wtedy robiliśmy sobie pastę, czyli wsypywaliśmy ten tlenek ceru, trochę wody i tworzyła nam się pasta. Natomiast z czasem zobaczyliśmy, że lepiej jest jednak zwilżyć wodą sam pad filcowy, następnie posypujemy sobie tlenek ceru i jeszcze strzał wody, żeby zrobić już taką paćkę na samym filcu i też później w trakcie pracy możemy sobie regulować tą suchość bądź też, przepraszam, gęstość, tak, tej pasty, no bo albo sobie dosypujemy trochę tego tlenku ceru, albo podpryskujemy wodą, tak żeby nie było za sucho, żeby ten tlenek ceru nam się nie zbrylał, bo wtedy zrobi nam bałagan, ale nie może być też za rzadko, ponieważ stracicie moc polerowania. Jeszcze jedna ważna uwaga, z tymi tlenkami ceru też jest różnie, ta jakość jest różna i co ciekawe, tlenki ceru na przykład kupowaliśmy z jednej firmy, pasowały nam, działały jak należy, a w końcu przyszła partia, która robiła nam po prostu bałagan, czyli mnóstwo kółek. Oczywiście te kółka mogą mieć związek z czystością filcu, więc jeżeli macie stary filc albo coś Wam się tam właśnie zbryliło, albo go nie czyściliście, no to może do tego dojść też, ale tlenek ceru też może być przyczyną tych kółek, więc też odpowiedni dobór tlenku ceru. I też zalecamy zawsze sobie go przesypać przez takie sitka lakiernicze, jak są do farb i wtedy mamy pewność, że on jest dobrze rozdrobniony i nie powinno być problemów. Na koniec jeszcze chciałbym poruszyć temat tych mitów dotyczących polerowania szyby, ponieważ wrzucając jakieś filmy, zdjęcia, materiały z polerowania szyb, często spotykam się jeszcze w komentarzach: o, tego nie powinniście zrobić, bo zrobicie soczewkę. Jest to jeden wielki mit. Kiedy robi się soczewka? Jeżeli punktowo zbierzemy bardzo dużo szkła, no bo wtedy
tym danym miejscu by było mniej tego szkła, robi się załamanie i automatycznie tak, wtedy zrobimy soczewkę. Ale jeżeli pracujecie, ja zalecam zawsze po takiej ćwiartce, chyba że jest duża szyba, to możecie ją podzielić na 6 sekcji, ale ważne, żeby pracować tymi sekcjami i zrobić mniej więcej tyle samo podejść. Wiadomo, że to nie będzie idealne, ale widziałem pomysły, gdzie ktoś miał jedną rysę i na przykład punktowo wyszlifował to papierami i polerował. No wtedy soczewka rzeczywiście murowana. I tak samo, wracając do papierów ściernych, jak już byście chcieli się zabrać za matowanie szyby, dlaczego wcześniej mówiłem, że jest to nieopłacalne i czasochłonne? Bo trzeba by było wymatować ją całą. I niezależnie, czy jest cała porysowana, czy będzie to jedna rysa, no okej, okay, jeżeli będzie jedna rysa, no to możemy się powoli rozszlifowywać, ale tak czy inaczej, to będzie przynajmniej, nie wiem, połowa, 3/4 szyby, no bo znowu, jeżeli zrobimy to punktowo, zrobimy soczewkę, będzie to załamanie i będzie to nas jakby denerwowało podczas jazdy. I no, drugi ten mit to są te kółka, o których już wspomniałem, ale to już wiecie, że po prostu trzeba pilnować czystości pracy i dobierać dobry tlenek cerów. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie więcej materiałów vlogowych, piszcie w komentarzach, a ja celowo kończę ten materiał w pracowni skór na naszym zapleczu, czyli u Mario, naszego mistrza tapicerek skórzanych. Mario w tej chwili akurat miesza, natomiast u niego też się dzisiaj działo. Co prawda Luke nie zdążył tutaj nagrać, ale komplet do BM-ki został zrobiony, czyli dwa przednie fotele, boczki, podłokietnik i coś tam jeszcze było? Jakieś plastiki były, tak? Dwa boczki, podłokietnik i dwa fotele. No właśnie. Dokładnie tak. Także zarówno renowacja, jak i dobór farb, jeżeli macie potrzeby, żeby dorobić farbę, to tak samo zapraszamy do nas, właściwie do Mario. Dzięki tak. za uwagę. Tak? Coś do jeszcze? Nie. Wszystko jasne. A i też do galanterii skórzanej. A tak, dorabiamy. Tak, dorabiamy do galanterii skórzanej również jakieś nietypowe kolory. Jakieś do but. Zielone, czerwone. Właśnie była torebka. Fioletowe. Tak, była zielona torebeczka. No, jakieś szanelki, prady. Także, ale zwykłe torebki też. To długie to zakończenie. Dobra, kończymy już. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.